ci Francuzi na przykład zgłaszają do Unii Europejskiej takie pytanie, że nie może być takich restrykcji w podtrzymywaniu i rozwijaniu własnego przemysłu. My musimy, przy czym to jest problem, jeszcze będę tak, to jest problem w ogóle Europy Środkowo-Wschodniej. Jak się jeździ po tych krajach, to co się widzi? Widzi się upadłą cywilizację komunistyczną. Ja nie zapomnę pod Sofią, tam była taka wielka huta, która też to tak trochę robi jak Ursus pod Warszawą. Wszędzie widzimy wielkie zakłady przemysłowe, prawda, te budowane przez komunistów, które upadły. A zamiast tego nie powstało nic, prawda, takiego, co by jakby kompensowało tamte miejsca pracy. I mnie się wydaje, że nawet już dzisiaj niektórzy bystrzy obserwatorzy na Zachodzie widzą, że coś z tą transformacją się nie udało. Był taki komentarz w FAC w tamtym tygodniu, że komentarz napisał: Europejczycy Wschodni zrobili zbyt mało. Sukces Europy Wschodniej to głównie sukces zachodnich koncernów. I wyjdź od tej diagnozy, prawda? Jeżeli sukces Europy Wschodniej to jest zachodnich koncernów, to się zapytajmy, jakie są warunki, dlaczego te kraje sobie nie poradzą. Nawet jak tam był wzrost, mówi się, produktu krajowego wzrósł z 49%, średniej europejskiej jest teraz 61%. Ale kto to wyrabia, prawda? Jak to jest robione? My musimy po prostu tym innym w Unii Europejskiej wytłumaczyć, prawda, że coś tu źle się potoczyło, nie tak się dzieje, musimy znieść te restrykcje europejskie. Natomiast w kraju musimy po prostu odejść od absurdalnej ideologii neoliberalnej w stronę, prawda, właśnie takiego państwa, które będzie rzeczywiście prowadziło aktywną politykę przemysłową. I jeszcze jedna rzecz, bo Orban jest troszeczkę tutaj wzorem. Ja słyszałem kiedyś taki bardzo ciekawy referat koleżanki, która jest ekonomistką polskiego pochodzenia w Stanach Zjednoczonych. I ona pokazała, że my w gruncie rzeczy w Polsce mamy dwa kapitalizmy. Jeden kapitalizm to jest ten kapitalizm dla wielkich koncernów, które nic nie muszą nawet płacić podatku. Tak? I oni mają wszystko ułatwione i się kiedyś stworzyły specjalne strefy ekonomiczne i oni byli, jeszcze oczywiście nawet korumpowani, prawda, polskich urzędników i tak dalej. I z drugiej strony mamy kapitalizm polski, małe, średnie firmy, gnębione, bo już nawet do mnie zwracają ci przedsiębiorcy, gnębione przez polskie urzędy skarbowe, przez sędziów, prześladowane przez urzędników i tak dalej, prawda? I teraz my musimy na tej podstawie tym, co jest, odbudować własną gospodarkę narodową. Jest w programie PiS-u jest zapisana tak zwana domestykacja banków. Nie pisze, czy repolonizacja można to nazwać. Odbudowa przemysłu. Musimy postawić nas właśnie, no tak jak tutaj te 40 domeny, prawda? Własne. Na własnych przedsiębiorców i własnych inicjatywę i oby ci przedsiębiorcy z małych stali się duży. Natomiast no, takie przekonanie, że wszystko sprywatyzować, wszystko oddać, LOT nie działa, niech to przejmie Lufthansa, prawda? PKB nie działa, no niech to Deutsche Bank może się tym zajmie, prawda? My sobie jakiś gadżecik sprowadzimy Pendolino, prawda? Przetoczymy, ludzie pozwiedzają. No to jest to myślenie, prawda? Ja mówię, wychowano całe pokolenie takie rzeczy, że to jest wszystko jedno. Ani przejmą, ani oni tym zarządzą lepiej. Ale ci, którzy już w Polsce pracują w jakiejś tego rodzaju korporacjach, no wiedzą, że jak szybko jest ten próg awansu i uzależnienia. Więc no, wie pan, po prostu od tego, od artykulacji takich problemów i od tego musimy zacząć. Tylko znowu, że ten przemysł medialny robi wszystko, żeby w ogóle tak nigdy nie dotarło do polskiej świadomości, żeby tutaj coś jest w porządku zasadniczym. Powoli będziemy kończyć, jeszcze są dwa pytania w sali, ale ja tu dostałem koleżankę, która obsługuje radio, informację od fachowca medialnego, powiedzmy, z niepoprawnym radio, który tak to skomentował. Telewizja, która przed chwilą tu gościła u nas i już wyjechała, że oni muszą zdążyć na olejnik. Teraz pokażą mi dawkę wypowiedzi pana profesora, jak dostrzega niemieckie zagrożenia. Wytną kilka zdań wstępu, potwierdzą ich fałszywą tezę.
I dlatego ja się bardzo dziwię, że TVN zostało tutaj wpuszczone, bo to jest bandycka stacja, ja miałem okazję już to kilkakrotnie obserwować. Komentarz o fachowcu, zobaczymy jak się to rozwinie. Tutaj kolega. Panie profesorze, ja jestem tylko inżynierem, pan jako socjolog może mi pomoże znaleźć odpowiedź na następujące pytanie. Według mnie, to jest moja teza, może zbyt katastroficzna, ale media głównego nurtu, wręcz treści, jakie przekazują, zagrażają niepodległości Polski. Czy w związku z tym jakikolwiek program polityczny PiS, nieważne już jakiej dziedziny, nie będzie miał szans przekonania wyborców w takiej ilości, żeby statystycznie PiS mógł uzyskać większość w parlamencie? Czy w związku z tym, że do parlamentu polskiego mamy około rok czasu, nie powinien PiS jako partia zastanowić się, jak w związku z tym, że mamy taki problem, że nie mamy tych wątpliwości, namówić jak największą ilość osób w Polsce do, czy do drukowania ulotek nawet na własnym ksarokopiarce, jakieś formę wsparcia, bo obawiam się, że jeśli w tych wyborach Polska PiS i partia opozycyjna PiS nie będzie miała wygranych wyborów, z Polską będzie bardzo źle. Widzimy, czym w kontekście kontekstu Ukraina-Rosja, czym dzisiaj jest nowa forma wojny, ona jest propagandową, informacyjną wojną, hybrydową wojną. My mamy coś taką małą, hybrydową wojnę, ale właśnie informacyjną w Polsce. PiS jest niszczony, niedopuszczany do głosu. Widzimy, ile minut głosów mają przedstawiciele PiS-u w radiowych audycjach czy telewizji. No, jeżeli chodzi o ten pierwszy problem, no proszę Państwa, ja bym powiedział tak, no pewnie tak będzie, no, że tam ktoś wytnie fragment. Ja zresztą teraz niedawno mieliśmy takie ciekawe, kolejne doświadczenie, to zawsze się sprawdza, mieliśmy taką konferencję prasową dotyczącą kwestii pojęcia polskie obozy koncentracyjne. Gdzie ja występowałem, był pan, też pan prezes Jarosław Kaczyński, profesor Uliński i Maciej Świński, który zdążył takie stowarzyszenie Reduta Obrony Polskiego i innych. No i muszę powiedzieć, że po tej konferencji, jak potem zobaczyłem materiał w faktach, który pan jako sobie wnioski przygotował, no to, że to w jakimś sensie no majstersztyk, no ale też z drugiej strony taka prymitywna, no jednak ja nie lubię może takie już powiedzenia, naprawdę no goebbelsowska propaganda, no bo tam, wiadomo, że nie chodzi o to, żeby poinformować, że tu jest jakiś problem, no, on by się zastanawiał, dlaczego w sensie ciągle rzekomo ta pomyłka pojawia, no i ostatecznie przecież panu Sobieniewskiemu też chyba nie jest przyjemnie, jak ktoś mówi polskie obozy koncentracyjne, to są zupełnie niezgodne z prawdą historyczną i tak dalej. Zresztą tam podjąłem, że będę dążył do tego, żeby no to stało się karalne, no bo to jest kłamstwo święcińskie, ponieważ mówienie prawdy o Święcinu to jest też mówienie o tym, kto ten Oświęcim zbudował i zarządza, więc jakby szacunek dla ofiar wymaga mówienia prawdy, no i nie takiego przeznaczenia być może. No ale właśnie, więc tak się robi. Dlaczego teraz mimo to no, trzeba z ludźmi, z tymi mediami, no, w jakim sensie rozmawiać, o swoje granice, przed teraz w poniedziałek miałem zaproszenie do programu pana Tomasza Lisa z innymi przedstawicielami, kandydatami, no ale tutaj, gdyby sztab wyborczy zarządzał ode mnie, że tam poszedł, no to w imię tego dobra wspólnego bym poszedł, znaczy nie zostawiono mi wolną rękę. To chyba nie ma specjalnie sensu. Mam też zaproszenie do programu pani Moniki Olejnik, zastanowię się z panią Hibner. Ale to jest prawda, dlaczego my to robimy. Znaczy po pierwsze oczywiście, no zawsze jednak trzeba próbować trochę przekonać innych. Do jakichś ludzi trafia. To nie jest tak, że po tamtej stronie są tylko ludzie o złych intencjach. Czasami zresztą zdarzają się bardzo ciekawe rozmowy. Ja teraz byłem niedawno w dwa tygodnie w pewnym właśnie takim mainstreamowym telewizji. Rozmawiam z panem redaktorem, który jest znany ze swojej niechęci do PiS-u i do takiego.
dobrze, no i tutaj mieliśmy bardzo ciekawą rozmowę o poziomie mediów. Pan redaktor był bardzo negatywnie nastawiony do poziomu mediów i tu byliśmy całkowicie zgodni. Taką wątpliwość, czy pan jest, czy pan media, to chyba pan zapytał. Powiedział, nie, ja nic nie mogę, że w gruncie rzeczy. I potem mieliśmy bardzo dobrą rozmowę po tej rozmowie. No rzeczywiście nie była agresywna, dotyczyła właśnie polityki zagranicznej, więc ostatnio też pani Monika Olejnik, w związku z tym, że państwo Żulicki i pani Otylia, tak, nie wiedzieli co to Kioto, to tak jest Kioto i tak dalej, jakieś dosyć elementarne rzeczy, różne rzeczy można nie wiedzieć i wtedy nawet zauważyła, że być może jednak PiS dobrze zrobił, że nie stawia na celebryty, ale wymieniła w tym kontekście moje nazwisko, więc no czasami, prawda, czasami coś się zdarza po tamtej stronie. Miejmy nadzieję, że to będzie tak w tym przypadku, że ten pan przekaże taką relację. Było się ciekawe, merytoryczne spotkanie, gdzie głęboko zastanawiamy się nad problemami. Bardzo jest to dobrze, że to właśnie w Berlinie i mieszkający tutaj w Berlinie Polacy. I no właśnie, i następnie już potem tutaj TVN będzie często transmitowała państwa obrady w całości. No miejmy nadzieję, że to tak pójdzie. No właśnie, jeżeli jeszcze proszę przypomnieć. Było pytanie kolegi o wpływ ograniczenia dostępu do mediów i przyszłość kampania. No wie pan, to nie jest tak, że na czym się cały czas tym zajmuje. Tak? Już eksperci, gremia. No cały czas się zastanawiamy się, jak to ugryźć, jak to zrobić. To jest oczywiście no, trochę walka z wiatrakami, bo no, nie ma takich możliwości, żeby nagle te media stały się, nie chodzi o to, żeby przyjazne, tylko rzeczowo, nawet ostatnio jeden z instytutów zmierzył czas antenowy, ile tam ci mają, ile się tam pokazuje PO, ile się pokazuje ci. Nie wiadomo, że to jest tak, że te telewizje, część tej prasy, to nie jest tak, że to jest jakby system medialny trochę niezależny od systemu politycznego. No bo to tak niby powinno być, prawda? Wiadomo, że to zawsze są jakieś wpływy. Tylko w Polsce to jest po prostu część obozu władz. Że ci ludzie mają i te telewizje, one mają po prostu interes, żeby to trwało, co oni to deklarują. Tak? Bo parę razy tak dziennikarze i tam powiedzieli, nie można dopuścić tego, żeby PiS doszedł do władz. No czyli oni w zasadzie powiedzieli, no to zawieszamy demokrację, bo się zakłada, że partia opozycyjna nie może dojść do władzy, jedyna realna, największa w każdym razie partia opozycyjna, nie może dojść do władzy. No to nie jest to demokracja, bo demokracja parlamentarna zakłada, że zawsze jest to możliwe, prawda? Po wyborach jest możliwe, że... Więc ta walka jest oczywiście bardzo nierówna. No, od lat, prawda, są tworzone różne rzeczy, prawda? Te media niezależne, stowarzyszenia, o których mówimy, usiłujemy jakiś ruch stworzyć, jeździmy. Przecież prezes PiS-u objechał wszystkie tam gminy, prawda? Bezpośredni kontakt z ludźmi. Zresztą to zawsze jest też tak, jak państwo przypomnieli, że to tak wygląda dziwnie, bo to jest tak, że te relacje są strasznie zawsze negatywne, a ci dziennikarze, na przykład oni są jakby nawet wręcz uzależnieni od prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Oni polują na każdego kroku, gdzie on się pojawia, się rzuca. On jest jakby, jeżeli ktoś jest w Polsce celebrytą, to największym celebrytą w tym sensie jest Kaczyński. Tylko, że oni po prostu potem robią, i co więcej, mu schyby chcą, nie wiem, czują się nobilitowani, że on tam coś powie, prawda? Tylko, że potem to się jest przetwarzane, to jest ciekawe, w taki całkowicie zawsze negatywny zjazd. Ale widać na taka, to często są właśnie młodzi ludzie, którzy przyjeżdżają, żeby tam zajrzeć. Ja widać taką fascynację. I ja muszę powiedzieć, nie, nawet jest szkoda tych młodych ludzi, ten dziennikarz, który też nie był z tego typu, bo on powiedzmy jakiś, teraz przyjechała do mnie taka dziewczyna właśnie młoda, wysłała ją z mikrofonem, nie ma telewizja publiczna i ona mówi,
widocznie kazali, to jest najprostsza, najprymitywniejsza metoda, czy jakiś poseł coś źle o mnie powiedział z jakiejś partii opozycyjnej. I co pan sądzi? No ja tam mówię o czymś innym. Nawet bym powiedział panu tak bardzo źle i tam o tak. Ja powiedziałem, no naprawdę, ja nawet nie wiem, kto to jest. Ale widać, prawda, zadanie jest jedno, prawda? To jest zadanie psychologiczne, to jest jak wojna psychologiczna, prawda? Nie chodzi o to, o żadne, że on coś tam powiedział, że to ma jakiś znaczenie. Chodzi o to, żeby mnie wyprowadzić z równowagi. Albo nawet nie wyprowadzić, to, że on coś odpowiedział na to, żeby oni mogli zrobić znowu materię. I cały czas w zasadzie jest to, tego rodzaju podburzanie. Bo przecież problemem Polski polega na tym, że niestety znaczna część Polaków ulega manipulacji. I to ulegają manipulacji ci, których w zasadzie interes, ich obiektywny interes społeczny powinien być przeciwko tym rządom. Prawda? Bo ci, którzy mają, tak jak pan Walter i inni, mają interes, żeby to ja ich rozumiem, prawda? Żeby ten układ trwał. Oni mają interes, ale tacy zwykli Polacy w zasadzie powinni chcieć, żeby się ta władza zmieniła. Choćby już po to, żeby ktoś ją wreszcie skontrolował. Choćby po to, żeby ten premier nie był taki buńczuczny, prawda? Żeby on nie był taki pewny siebie, żeby ktoś... A poza tym, no proszę Państwa, no czy dzisiaj naprawdę mamy nagradzać, wysłanie do Parlamentu Europejskiego panią, która miała zwalczać korupcję, prawda, wykryła dorszową aferę w kraju, no który jest skorumpowany, co ciągle co o tym słyszymy. No, czy mamy wysyłać do Parlamentu Europejskiego człowieka, który ministrem finansów, prawda, który doprowadził, ten moment miał jeszcze, no wszystko, prawda, który doprowadził te finanse do zapaści i tak dalej, teraz się przenosi, no i tak dalej, no, prawda, czyli jak to zrobić, jak te media obejść, nie ma na to dobrego sposobu, myślę, no i jedynym jest właśnie wspieranie tych mediów niezależnych i samoorganizacja, innego wyjścia nie ma. Czy to jest akurat drukowanie ulotek, to nie wiem, może też. Ja może AK i podziemie. Ja może uzupełnię to pytanie poprzednika, ponieważ obserwując wyniki sondaży od lat 4, 5, 6 powiedzmy, pomimo różnych aktywnych ruchów, różnych aktywności stowarzyszeń i tak dalej, pomimo to nie ma zdecydowanego ruchu, który by pokazywał na to, że PiS może wygrać zdecydowanie wybory. Więc może chodzi o tą metodykę, że ta metodyka, powiedzmy, nie jest taka, jaka powinna być, aby dotrzeć do ludzi. Bo kiedyś za komuny był jasny przekaz. Telewizja kłamie i było jasne, że jest jedna strona, jest druga strona. A teraz tego nie ma. To jest zamazane takie dla społeczeństwa, które to odbiera i nie wszystko tak socjologicznie analizuje jak pan profesor, to po prostu nie docierają te wszystkie zawartości tego przekazu, tylko te migawki pewne, które się potem przekładają na to prawda, ja mówię, że tylko, że no, nie ma na to złotej recepty, bo często na przykład podchodzą do mnie jacyś specjaliści od PR-u, albo coś tam nas zwracają. Najczęściej mówiono rzeczy, o których naprawdę często się tak wydaje, że ludzie z zewnątrz widzą, no czasami widzą, ale no, nie ma złotego sposobu na to, żeby się tym jakoś z tym uporać, tak? No na przykład łatwiej jest na przykład oceniać to, czy jest się ekspertem i człowiek wtedy siedzi z zewnątrz i myśli sobie, no ten tak odpowiedział, powinien to zrobić tak inaczej. Co innego jest, jak się jest w tej roli, prawda? Kiedy bardzo trzeba szybko, sprawnie i wiadomo, że wszystko można przekręcić. Jak ktoś chce przekręcić, to przekręci. No. Jeżeli ten pan będzie chciał powiedzieć, że tu się odbył teraz antyniemiecki sabat czarownic, tak? Myśmy tu krzyczeli, żeby, no nie wiem, maszerować na Berlin, nie wiem, tą wasz maszynę, gdzie tam pani kanclerz, żeby to, nie wiem, spalić, zburzyć, no to przecież nie daje. Wiadomo, że te pytania są tendencyjne, on robi tak zwaną setkę, prawda, że nie będzie. Nie ma na to sposobu, no bo to jest tak, jak ktoś jest nieuczciwy, jak ktoś jest nieuczciwy, jak chcemy być uczciwi wśród złodziei,
Wtedy oczywiście albo nie być bandytą wśród bandytów, no przepraszam za skrajne przypadki, no to jak możemy, prawda? Nie być chuliganem wśród chuliganów, można powiedzieć. No ale z drugiej strony muszę powiedzieć, że też nie bardzo chcę zostać chuliganem, tak? Także trzymajmy się tego, co mamy, budujmy swoje media, rozmawiajmy, to jest bardzo ważne, z innymi ludźmi, przekonywają, tak naprawdę nie mają specjalnych argumentów. Ja się muszę powiedzieć, ja nigdy się nie boję żadnej debaty, pamiętam wiele debat, na przykład rozmów Smoleńskich, na końcu tylko po drugiej stronie wychodzi strach. No bo czy jakakolwiek osoba racjonalna i nieskorumpowana moralnie do końca może powiedzieć, że to jest śledztwo, które zostało przeprowadzone w sposób właściwy. Albo że to była wizyta prezydenta przygotowana w sposób właściwy. No przecież to po prostu, no, tu jest tak, że ja bym powiedział tak, racja jest po naszej stronie, a nie po ich stronie. Racja w opisie, prawda? Jeżeli my nie przesadzamy, utrzymujemy się w jakiejś racji, w pewnych granicach w opisie. No, i sytuacji w Europie, i relacji polsko-niemieckich. No przecież nikt nie powie, że nasze relacje są symetryczne, prawda? Relacji polsko-niemieckie, zresztą można podawać dziesiątki przykładów na to. I że to nie jest może dla nas dobra sytuacja. Więc my się dyskusji z nimi nie boimy, a oni się opierają, tak muszą szukać możliwości manipulacji, ale to pewnie prędzej czy później. I ja mam nadzieję, że to już się zmieni w tych wyborach. Co prawda ja tak powtarzam od paru wyborów już tak w 2011 też tak mówiłem, ale zawsze dostaję jedno pocieszenie. Zapraszam Państwa do śledzenia od 17 w Hybrydach, w tym klubie studenckim w Warszawie, będzie przedstawiony mój komitet honorowy. I już niezależnie od tego wyniku tych wyborów, to ja się bardzo cieszę, że tam ci osoby, które tam przyjdą, zgodziły się popierać moją kandydaturę. A kto tam jest? No tam będą tacy ludzie jak Andrzej Gwiazda, jak Joanna Duda-Gwiazda, jak Zofia Romaszewska, czyli solidarni działacze Solidarności, kiedyś moi przywódcy, ci, którzy nie stali się częścią establishmentu i tak dalej. Potem będzie wielu pisarzy, jak Jarosław Marek Rynkiewicz, jak Antoni Libera, będą architekci, będą reżyserzy filmowi, jak Lech Majewski i tak dalej. Muszę powiedzieć, dla mnie to jest dowód uznania, prawda? Nawet, prawda, że te głosy, które Państwo dadzą na mnie, no to właśnie to ci Polacy, to na tych głosach mi zależy, o tak bym powiedział, i na głosach tych ludzi. Budujmy taką Polskę, lepszą Polskę. Jak się tym razem nie uda, to się uda następnym. Takie może pytanie nawiązujące do poprzednich trochę. Pan profesor jest też, że tak powiem, w dwóch rolach jako profesor socjologii i że tak powiem, początkujący polityk w jakimś sensie. I patrząc na tą naszą debatę, rozmawiamy olbrzymią większość czasu, analizujemy to, co jest złego w mediach, co jest złego w rządach. Analizujemy jakby to, co jest złego, czyli to, co nam jest podawane. To, co nam jest podawane przez tą drugą stronę. I patrząc tak jakby z drugiej strony o konkretach tego, co będziemy robić. Czy co Pan szczególnie będzie robić, czy co będzie robić PiS. Zostaje nam mało czasu. To jest takie moje wrażenie. I odnosząc się właśnie do tej roli tutaj polityka, te wybory europejskie to oczywiście to nie są te, które decydują tutaj o przyszłości Polski jako Polski, ale wszyscy wiemy, że będzie bardzo trudno wygrać, że trzeba będzie zadbać o czystość wyborów i tak dalej, ale pytanie takie główne i trochę przyznam się, że ze strachem, czy PiS jest przygotowany do tego, że w momencie, kiedy rzeczywiście faktycznie wygrywa, że zaczyna czy działać i ma ten kompletny zestaw tego, co ma zamiar przeprowadzić. Bo wspominał Pan o prezydencie Orbanie i tutaj wiemy, że w momencie, kiedy on doszedł do władzy, bardzo szybko przeprowadził potężne reformy w wielu, bardzo wielu dziedzinach
które faktycznie uniemożliwiły temu systemowi, który był jakby konkretnie albo skutecznie przeciwreagować. A wiemy wszyscy, że w momencie, gdy przez, że tak powiem, wypadek PiS dojdzie do władzy, to szum medialny, jaki się wzburzy, no to tego jeszcze chyba nie widzieliśmy. Bo możemy spoglądać na to, co było parę lat temu, ale myślę, że to, co będzie głośniejsze i większe. I to jest tak jakby główne pytanie, na ile widzimy się przygotowanymi do tego, żeby wypełnić to, co... Dziękuję. Tak, jeżeli chodzi o ten program, też może pan ja się zajmę prawem cielesnym. No tak, to ten jest po prostu program PiS-u jako partia. Tu zresztą często się mówi, na przykład wczoraj była konferencja prasowa prezesa. Na przykład jest taka postulat, żeby używać funduszy europejskich, ten Europejski Fundusz Społeczny Polityki Prorodzinnej. O tym wczoraj na przykład prezes mówił dużo. I to oczywiście każdy europoseł, który będzie w tej delegacji, to jest, jak wiadomo, praca zbiorowa, no to będziemy, ja będę oczywiście też przyczynić. Jest sprawa tego pakietu klimatycznego, jest sprawa naszej gospodarki opartej o węgiel. Tak? No to też jest oczywiście wielka sprawa. Jest ta sprawa właśnie uniezależnienia się od energii, to się jakoś tam z tym wiąże, od Rosji. No to jest oczywiście, że to jest sprawa, którą cała delegacja będzie. Jest sprawa dopłat dla rolników bezpośrednich, to żeby wyrównywać szanse. No to też są te sprawy. Natomiast oprócz tych spraw ogólnych, to o czym mówiłem, to też to się z tym wiąże. Właśnie tym chciałem też zajmować. Prawda? To znaczy polityką historyczną, polską zagraniczną polityką historyczną. Tak? Że trzeba za granicą brać polską politykę historyczną. I chcę używać tego też swoich wszystkich takich kontaktów akademickich. Sprawami właśnie takimi jak wolność mediów tutaj. Prawda? Czyli to są takie sprawy ogólno pojętej kultury, które często się nie. To uświadomienie tej drugiej części Europy, właśnie tak jak tej części niemieckiej, że ta transformacja jest czymś innym niż, prawda, ma inne też aspekty sobie wyobrażamy, bo przecież wielu naszych znajomych niemieckich uważa, że Tusk jest znakomitym premierem, że wszystko jest udane, że może w Bułgarii jest także. Ale, prawda, tak naprawdę to, wie pan, ja rozumiem swoją rolę jako takiego, to nie jest rola właśnie sensu, stricte sensu polityczna, to jest raczej, ja bym nazywał, ja powiedział tak, że to jest taka dyplomacja publiczna. Ja chcę używać tej funkcji do tego, co w zasadzie też robiłem jako profesor w skromniejszym zakresie. Do próby przedstawienia z tym społeczeństwom poza Europą Środkowo-Wschodnią, prawda? Naszego punktu widzenia, na transformację, na to, czym mówiliśmy, na zróżnicowanie społeczne, na problem młodzieży. Do tego na przykład służą też takie instytucje jak ta, prawda? Jak katolickie akademie, gdzie można zorganizować spotkanie z europosłem, ten europoseł opowiada i może mieć ze swoim kolegą z Bułgarii, być jednocześnie z trzema ekspertami. I przecież my wiemy, że, bo to jest tak, bardzo często w Polsce, gdzie w Polsce tak zwany Zachód demonizują, prawda? Uważają, że to jest jakieś już całkowicie zepsucie i nic. Tak nie jest, no prawda? Jest tu dużo uczciwych, solidnie pracujących ludzi i też nawet dobrze nam życzących, ale nie poinformowanych. No i to jest moje zadanie. Oczywiście też chciałem się zajmować na takimi kwestiami jak nauka i tak dalej, żeby one się w Polsce rozwijały. Teraz czy jesteśmy przygotowani? Mówię pan, oczywiście to pytanie wylębi nas wszystkie, że uczestniczyłem w takich spotkaniach eksperckich u pana marszałka Kupcińskiego, a my kiedyś tak już tam siedzimy, rozważamy coś i był pan Brudziński, który jest sekretarzem. No i ja już tak zwane Gretchen Frage, prawda? No czym jesteśmy przygotowani, panie sekretarzu? On popatrzył w wojskowym wzroku i powiedział, że tak. ale co chciałbym powiedzieć tak, mi się wydaje, też realnie, że wie pan, no jest tak, po pierwsze jest program PiS. Nie wiem, czy państwo to przeczytali, bo ludzie najczęściej nie czytają programów politycznych. To został uchwalony w kwietniu. I ja uważam, że to jest bardzo ciekawy program, bo tam wiele rzeczy, o których ja mówię, zostało zapisane.
Ja tam nawet trochę pomagam w ostatniej frazie tego. Jest, ten program się zmienia, jest rada programowa PiS-u, przy którym przewodniczący jest profesor Biliński. Jest bardzo sporo wybitnych ekspertów. I mnie się wydaje, ja nie mogę odwrócić odpowiedzi, bo to jest tak trochę jak wojsko, które się ćwiczy, prawda? To przygotowuje się do wojny, potem wybucha wojna i się okazuje, że jakoś inaczej się ona toczy. Mnie się tylko jednak wydaje, że dzisiaj partia Prawa i Sprawiedliwości jest znacznie dojrzalszą, sprawniejszą i też pod względem eksperckim partią niż była w 2005 roku. Wtedy, kiedy musiała szukać na gwałt jakichś ekspertów, bo zajmowała się pewnymi tylko dziedzinami. Tak? Że to nie można oczywiście w opozycji przygotować się do rządzenia całkowicie, bo my nawet nie mamy tych informacji. Prawda? To tylko jest tak, że mam taką świadomość, że to musi być duża zmiana, radykalna, że musimy mieć swoich specjalistów, mamy swój program i że nie może być taka sytuacja kiedyś, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych przychodzi jedna pani minister, prawda, z jedną, a cały aparat jest, bojkotuje jej pracę. No to jest, i ja mam takie przekonanie, że dzisiaj i programowo jest to bardziej jednolite, bo PiS na przykład się wahał tak między taką wolnorynkową ideologią, a taką bardziej solidarystyczną. Dzisiaj myślę, że to jest bardziej jednolicie i personalnie jest to lepiej. Niektóre osoby odeszły, no i myślę, że się skompromitowały i okazały się, odeszły gdzieś tam bardzo daleko. No to ja wiadomo, jak to w Polsce politycznie może być tu, a potem za chwilę, no, że Liga Polskich Rodzin się wspiera. To trochę trudno było oczekiwać, prawda? Albo że pan Roman Giertych będzie się przyjaźnił z panem Wojciechem Komorowskim, a pan Komorowski z panem Palipotem. No i się okazuje, że wszystko jest możliwe. I mam nadzieję, że to po prostu są trochę inni ludzie, że jest program i że są eksperci i że, i co więcej, że nawet wśród tych ludzi tak oddalonych od PiS-u, ale wśród ekspertów odpowiedzialnych za różne dziedziny życia narasta takie poczucie, no, że jak czegoś nie zrobimy, no to grozi nam jednak katastrofa, więc no i że PiS jest taką alternatywą jedyną, która może to zrobić, więc ja tylko mogę Państwu zapewnić, że no, że jeżeli zostanę wybrany, bardzo się wstępnie z Państwem spotkam za rok czy za dwa, żeby zdać relację z tego, jak się czuję, czy rzeczywiście da się coś zrobić, czy się nie. Dziękuję Panie Profesorze za 3 godziny spędzone wspólnie, ciekawą dyskusję. Pan powiedział, że za rok za Pan relację to już zaproszenie jest, a ja myślałem, że może w tym roku się spotkamy jeszcze na jesieni czy zimą wczesną, porozmawiać na tematy właśnie polonijne. Rozpocząć taką dyskusję w gronie, która na pewno... Tak, tak, no oczywiście, ja mówię, sprawozdanie mogę złożyć po pewnym okresie działalności. Natomiast na inne spotkanie możemy rozmawiać. Ja jeszcze przypominam wszystkim lista numer 4, pozycja numer 1, pan profesor Kasnolewski. Za chwileczkę po zakończeniu pan profesor będzie podpisywał książki, które jeszcze są parę do sprzedania. Dziękujemy bardzo, życzymy powodzenia, życzymy sukcesu w wyborach i do zobaczenia.